człowiek jest starszy, to już go tak podsumowują. I tak właśnie ostatnio odbierałam właśnie takie podsumowywanie życia, ale jej jestem wdzięczna oczywiście, bardzo wdzięczna. I także to piękne, bardzo dziękuję, dziękuję Wam wszystkim. Że ten wołń będzie w mojej głowie siedział jeszcze długo, długo i pewnie nieprędko wybiorę się drugi raz do kina, żeby ten film zobaczyć, ale na pewno, jak te emocje opadną, nie wiem kiedy, to muszę się skonfrontować z tym wielkim, epickim kinem. Jakby każda strona, lewa, prawa, tam centrum, zaczyna mówić jednym głosem, a propos naszej wspólnej historii. To jest niebywały, myślę, na dzień dzisiejszy sukces tego filmu, że stał się mostem pomiędzy Polakami, że nagle my ze sobą możemy zacząć normalnie rozmawiać. Z Arkiem już bardzo dawno temu ustaliliśmy, że tak naprawdę muzykę gra się głównie dla siebie, dla swoich przyjaciół, dla ludzi, którzy nas rozumieją, chcą nas poznać lepiej, a my ich zapraszamy do swojego świata.